Cześć Wam, Karol z tej strony. Będę odpowiedzialny na tym kanale za researche, ekipa Instytutu Kryptografii i Cryptomasters. Poprosiła mnie, abym takie filmy dla Was wrzucał. Z Instytutem Kryptografii współpracuję już jakiś czas, od niedawna również z Cryptomasters. Jestem też jednym z ambasadorów na forum Fila Koniecznego. Dużo się nauczyłem od tej ekipy, ekipy Instytutu, i mam nadzieję, że moje researche, choć trochę, Wam pomogą. Nie są to przedpłacone filmy, jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupna, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Ale staram się dla Was wynajdować niszowe projekty, które mają realne szanse na wzrosty podczas HOSSY. Niedługo również utworzymy ankietę, jakiego projektu Wy chcielibyście, abym zrobił research. Dzięki za komentarze pod ostatnim filmem. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić projekt, jakim jest Morpheus Network. Ale pamiętajcie, że wszystko to, co słyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zachęcam do zrobienia własnego researchu. Po obejrzeniu filmu, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do projektu, to śmiało zostawiajcie je pod filmem. W najbliższym czasie zrobimy taki film QA i odpowiem na wszystkie wasze pytania dotyczące tego filmu, jak i moich poprzednich filmów. Także jeżeli nie oglądaliście moich poprzednich researchi, to zapraszam do oglądania. No a teraz możemy przejść do researchu kolejnego projektu. Morpheus Network powstał w 2016 roku. Jego główna siedziba jest w Kanadzie, ale firma zarejestrowana jest na Seszelach. Jest to zautomatyzowana, zdecentralizowana platforma łańcucha dostaw dla globalnej branży handlowej, wykorzystująca technologię blockchain. Czyli w skrócie jest to platforma Import-Export, która ma na celu zautomatyzowanie globalnego łańcucha dostaw. Automatyzacja jest realizowana przy użyciu smart kontraktów. Łańcuch dostaw ma z góry ustalone zautomatyzowane umowy między kontrahentami, dokumenty wysyłkowe i celne oraz zautomatyzowane płatności międzynarodowe. Platforma Morpheus Network integruje się z innymi blockchainami. Jest to kolejną kluczową cechą umożliwiającą automatyzację łańcucha dostaw. Wiąże się to z integracją z innymi blockchainami, takimi jak wykorzystanie Walton Chain do oznaczenia przesyłek za pomocą RFID lub użycie CIA Blockchain do weryfikacji transferu danych. Twórcy uderzają w naprawdę ogromny rynek, który wynosi 15 miliardów dolarów, a Światowy Bank określił nieskuteczność łańcucha dostaw jako jeden z największych problemów na świecie, aby stymulować wzrost gospodarczy. Morpheus Network ma zaoszczędzić miliardy dolarów w branży. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego. Zmniejszenie barier w międzynarodowym łańcuchu dostaw może zwiększyć światowy PKB o 5%, a całkowity obrót nawet o 15%. Oznacza to globalny wzrost gospodarczy o 3 miliardy dolarów. Morpheus umożliwia dostawcom, producentom i eksporterom z całego świata otrzymywanie lokalnej waluty w ponad 200 krajach na całym świecie i odwrotnie. Importujący mogą wysyłać walutę własnego kraju, aby sfinansować zakupy w innych krajach. Osiąga się to przez integrację z SWIFT. Pozwala to na bezpośredni transfer środków do ponad 1600 banków. Dzięki temu sieć pozwala każdej firmie lub osobie na dokonanie złożonego międzynarodowego zakupu i wysyłki, bez względu na skalę transakcji, płynnie, łatwo i natychmiastowo. Przykładowo, według Banku Światowego, Chiny są obecnie najdroższym korytarzem walutowym, a średni koszt wysłania zaledwie 1000 dolarów z Wielkiej Brytanii do Chin wynosi 98 dolarów. Jest to 9,8% w porównaniu do opłaty Morpheus, która wynosi Zaledwie 1,5%, jest to bardzo duża różnica. Dodatkowo, platforma całkowicie wyklucza potrzebę zaufania. Kolejną zaletą sieci, która zwiększa pewność importera lub kupującego, jest usługa płatności escrow. W oparciu o wcześniej ustalony smart kontrakt z płatnością escrow, środki będą dostępne dla eksportera dopiero po zrealizowaniu smart kontrakt czyli w skrócie mówiąc, środki pieniężne będą blokowane na smart kontrakcie i uwalniane będą automatycznie dopiero po zrealizowaniu wszystkich celów. Ponadto sieć Morpheus wykorzystuje sztuczną inteligencję do dalszej optymalizacji dowolnego łańcucha dostaw, gromadząc ogromne ilości danych logistycznych z łańcucha. Dane te pozwalają na planowanie i kierowanie wysyłki z wyprzedzeniem w oparciu o ruch globalny, opóźnienia portów, pogodę, a także wiele innych czynników. Na platformie będzie również system oceny użytkownika, który daje potencjalnym użytkownikom Morpheus Network pewność, że mają do czynienia z renomowanym, doświadczonym partnerem biznesowym. A co jeżeli chodzi o prywatność w sieci? Przecież poprzez integrację innych blockchainów istnieje możliwość, że konkurencja będzie miała wgląd do naszej bazy danych. Przecież cała księga blockchaina jest otwarta. Będą mieli wgląd do klientów, wolumenu itd. W tym celu Morpheus wykorzystuje Permissioned Blockchain, który jest hybrydą pomiędzy modelem Lower Trust i Single Highly Trusted. Hybryda ta zachowuje prywatność użytkownika, a będzie to polegało na tym, że... Kontrola nad całym blockchainem nie będzie należała do jednej organizacji albo do indywidualnej osoby czy grupy, tylko będzie podzielony i każdy z segmentów będzie miał dostęp do swojej części sieci, co ograniczy dostęp niepowołanych ludzi i poprawi skuteczność systemu. Pod koniec marca tego roku została uruchomiona platforma Morpheus Network. Żeby uzyskać do niej dostęp należy złożyć aplikację. Szkoda, bo chciałem zobaczyć jak to wszystko działa. Jak ogłosili twórcy platformy, dostęp do niej będzie miała ograniczona liczba firm. Na medium możemy zobaczyć screenshoty, z platformy, jak ona wygląda, jak ona działa. Tu widzimy dashboard z głównymi informacjami, systemy śledzenia przesyłek oraz zamawianie kolejnej wysyłki. Celem Morpheus Network jest zaangażowanie do 100 klientów korzystających z platformy do 2021 roku, generując 6 milionów dolarów rocznych przychodów oraz do 3000 klientów do 2024 roku, generując 100 milionów dolarów przychodu rocznie. Uruchomienie platformy jest nazwane mainnetem. Trochę mylące, bo z reguły mainnet oznacza przejście na własny blockchain, a Morpheus nie będzie uruchamiał własnego blockchaina, własnej sieci. Twórcy skupiają się na globalnej adaptacji ich platformy i uważają, że Ethereum im w zupełności wystarcza do tego. A jeżeli okaże się, że nie wystarcza, to w bardzo łatwy i prosty sposób mogę przejść na lepszą platformę. Token Morpheus Network ma skrót MRPH. Kiedyś miał MORPH, ale o tym zaraz powiem. Jest to tak zwany utility token i ma on służyć typowo do płatności, ale nie tak jak w standardowym modelu płatności kryptowalutami. Tylko kupujący mogą płacić za pomocą MRPH, a ich tokeny w czasie rzeczywistym będą zamieniane na walutę odbiorcy i odbiorca otrzyma pieniądze prosto na konto bankowe. Można tu wykorzystać płatności z portfeli kryptowalutowych, jak i bezpośrednio z kont bankowych. Dlaczego takie rozwiązanie? a dlatego, że MRPH będzie przetrzymywane do czasu spełnienia wszystkich celów ze smart kontraktu i dopiero po tym uwalniane do odbiorcy. MRPH ma dużo mniejsze prowizje niż pieniądze fiat, a połączenie to z pieniądzem fiducjarnym oraz kontami bankowymi znacznie ułatwi przesył pieniężny zwykłym użytkownikom. Jak wejdziemy na CoinMarketCap możemy zobaczyć, że na dzień dzisiejszy cena tokena to nieco ponad 17 pensów. Market Cap 5,5 miliona dolarów. Bardzo niski market cap. Jak na taki projekt wydaje mi się, że jest dużo, dużo za niski. Wolumen 24 godzinny 570 tysięcy. Circulation Supply jest to 31,5 miliona tokenów MRPH. Oraz Total Supply prawie 49 milionów tokenów. Token MRPH możemy kupić na takich giełdach jak IDAX, Hotbeat, IDEX, Bancor Network, Livecoin. No, nie ma już Hit BTC, a wydawało mi się, że jeszcze było na Hit BTC. Jest on w tym momencie na 482 miejscu w rankingu All Time High. Jest na poziomie 82 centów. Najniższa cena jest to nieco ponad 2 centy. I już Wam mówię dlaczego. Wejdźmy sobie na kartę. Jak możemy tu zobaczyć, na giełdy wszedł w granicach 22 maja 2018 roku. Projekt zaraz po wejściu na giełdy przeżywał kryzys związany z luką w smart kontrakcie. Hakerzy dostrzegli tę lukę i wpuścili do obrotu ponad 17 milionów fałszywych tokenów MORF, bo wtedy był jeszcze to token MORF. Nieoficjalnie mówi się, że zostały one wpuszczone na giełdę HITBTC. Tu możemy zobaczyć, ten hak był gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Zaraz to pomniejszymy. Cena gwałtownie spadła z powiedzmy 25-27 centów na, w pewnym momencie nawet na 2 centy. Po chwili odreagowała na wysokość 13 centów, i tutaj przez ten okres trading był zamknięty. Tutaj jeszcze przez dosyć długi okres był trading zamknięty. Twórcy projektu od razu zareagowali na hak i wystąpili do wszystkich giełd o wstrzymanie wpłat, wypłat i tradingu. I co dziwne, tylko giełda Hit BTC nie wstrzymała. Jak możemy tu zobaczyć? Napisali oni do twórców, że wstrzymali trading, a w rzeczywistości można było handlować fałszywymi morfami na tej giełdzie cały czas. Zablokowane zostały jedynie wypłaty. Był to dosyć duży problem dla zespołu, ponieważ później podczas token swapu wymieniali oni morfy 1 do 1 na MRPH. Nowy token, ale nie mieli możliwości zweryfi zweryfikować, kto kupił prawdziwe tokeny, a kto fałszywe. I podjęli decyzję, że zrobią token swap dla użytkowników, którzy trzymali morfy na hit BTC, ale w ilości jaką mieli przed oficjalnym komunikatem o wstrzymaniu tradingu. Było dużo kontrowersji z tym związanych, ale traderzy w sumie sami sobie są winni. Wiedzieli, że nie można kupować, a kupowali na potęgę, bo zobaczyli, że cena gwałtownie spadła. Finalnie token swap przebiegł pomyślnie, nowy smart contract okazał się dużo bardziej bezpieczny. ICO projektu Morpheus Network. Token w sprzedaży, wtedy był to token jeszcze MORPH, nie wiem dlaczego tu jest MRPH. Typ, no jest to Utility Token. Jeden Morph był za 43 centy, nie za 50 centów, to chyba zaokrąglili dosyć mocno tą kwotę. Zarejestrowany na seszelach trzeba było przejść Kids. I co mnie bardzo zdziwiło, w ICO nie mogły brać udziału kraje takie jak USA, Chiny, Północna Korea, Syria, Iran, Sudan, Bangladesz, Boliwia, Kirgistan oraz Kanada. No najbardziej dziwi mnie USA, Chiny, Korea i Kanada. Kto by się spodziewał. Później dziwne, że nie ma tej społeczności, że nie osiągnęli hard capu, ponieważ hardcap już po obniżeniu hard capu mieli na wysokości 18 milionów dolarów, a zebrali oni niestety niecałe 10 milionów dolarów w ICO. ICO trwało od 22 marca do 22 kwietnia 2018 roku, a przed sprzedaż ICO od 2 marca do 17 marca. Niedługo po ICO zespół podjął decyzję o spaleniu 52 milionów tokenów niesprzedanych podczas ICO oraz nieużywanych oraz obniżenia hard capu z 36 do 18 milionów dolarów. No o połowę obniżenie swojego market capu, no to jest dosyć, dosyć spore obniżenie. Gdzie finalnie i tak zebrali niecałe 10 milionów dolarów. Zredukowała się również liczba monet w obiegu i spadła do niecałych 26 milionów, oraz całkowita ilość monet do niecałych 48 milionów. ICO nie przebiegło tak, jak zespół zakładał, moim zdaniem przez bardzo, bardzo słaby marketing i małe zainteresowanie projektem. Praktycznie nikt o nich nie słyszał, ja nie widziałem jakichś reklam, dużo filmów na YouTube, ciężko było, ciężko było na nich natrafić tak naprawdę. Możemy tu również zobaczyć, że 1 800 000 tokenów zostało przeznaczonych na airdropy. Ta rozpiska jest trochę nieaktualna z powodu zmiany smart kontraktu i token swapu, ale faktycznie dalej robione są te airdropy. I są one dla posiadaczy MRPH na portfelu. A jeżeli chodzi o portfele, to możemy go trzymać na każdym portfelu obsługującym ERC20 token, takim jak MyEtherWallet czy Metatask. I tak ma mieć miejsce 7 airdropów: pierwszy w czerwcu, później w sierpniu, później w listopadzie i w grudniu 2018 roku, następnie w marcu, maju i lipcu 2019 roku. To się trochę teraz pozmieniało. Jest teraz, aktualnie teraz jest czerwcowy airdrop. Biorę w nim udział, biorę w, praktycznie w każdym airdropie. Oprócz tego, że jest przeznaczona kwota do każdego airdropa do zrzucenia, tak jak tu można zobaczyć, w pierwszym było 360 tysięcy, w drugim 150 tysięcy, w trzecim 186 tysięcy. To dodatkowo zatrzymanie, zatrzymanie Tokenów cały czas na swoim portfelu dostawało się bonusy w postaci 5% Airdropa więcej. Oraz za pierwszym Airdropem był bonus 10% za to, że wcześniej można było się zarejestrować, ale tego już nie było przy późniejszych Airdropach. Przejdźmy teraz do teamu. Na stronie możemy przeczytać, że zespół obejmuje członków z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami blockchain, IoT, ML, AI. Imporcie i eksporcie, wysyłce i zgodności, bezpieczeństwa w sieci, platformach bankowych, rachunkowości podatkowej, przepisach prawnych. Członkowie zespołu mają doświadczenie w pracy z firmami takimi jak IBM, Deloitte, DHL, BMO, GE, Canada Trust, American Express i innymi. Zapowiada się bardzo dobry zespół. Nie są za duży, na dzień dzisiejszy liczy nieco ponad 30 osób, ale z pewnością jest bardzo doświadczony i wykształcony. Założyciel dany Weinberger. I możemy tu przeczytać 11 lat dyrektor w Stronghold Equipment. Specjalizuje się w aukcjach przemysłowych, imporcie, eksporcie oraz zakupie, sprzedaży i likwidacji aktywów przemysłowych. Jako dyrektor operacyjny zapewniał ogólne zarządzanie, administrację oraz przywództwo taktyczne. Następnie. Następnie Noam Apple. Jak możemy zobaczyć, od zeszłego roku dyrektor w Crypto Defenders Alliance samorządnej koalicji giełd, projektów blockchain i organizacji zajmujących się cyberbezpieczeństwem, których celem jest powstrzymanie oszustw, kradzieży i likwidacji skradzionych zasobów cyfrowych. Poprzez głęboką współpracę branżową, założyciel oraz dyrektor w Clean Forest Solution, senior web developer, właściciel Vivica Information Security, następnie Roger Crook, bardzo ciekawa postać, co-founder w Activa Stars, firma zajmująca się doradztwem biznesowym, która pomaga firmom startup rozwijać się. Również doradca i inwestor w takich firmach jak Capital Springboard, Morpheus Network, Stork Express, EV Road, Innova Capital, Change Finance, Buy CEO, Naprawdę bardzo, bardzo doświadczony. Oraz CEO firmy DHL. Bardzo długa. Współpraca z DHL-em. Widać tu American Express, International, Global Customer Solution. No, bardzo poważny gracz na pewno. Karl McDermott. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem nazwisko. Również doświadczenie w rozwoju projektów startupowych. Następnie Wignesh Lear. I jest to wiceprezes Vinti, Bardzo duże doświadczenie w rozwoju blockchain, AI oraz ML. Priyank Sharma, specjalista w analizowaniu i rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostarczaniu operacji, monitorowaniu wyników, budowaniu relacji i umiejętności komunikacyjnych. Widać, dalej pracuje w takich firmach jak Capgemini Invent, Kasari Tours. Sprawdziłem chyba wszystkich członków zespołu. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry zespół. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Te zapewnienia na początku strony z Morpheus Team. Nie nie są napisane bezpodstawnie. Przejdźmy teraz do whitepaperu. Chciałem przeczytać whitepaper, ale niestety go nie znalazłem. Nigdzie nie ma tego dokumentu. Nawet wchodząc na coin paprika i klikając w whitepaper morph, otwiera nam się dokument innego projektu, a przy próbie znalezienia go przez wyszukiwarkę, wszędzie wyskakuje, nie strony albo nie znaleziono lub zupdatedowano dokumentu. No szkoda. Znalazłem jedynie roadmap projektu, na którym możemy zobaczyć, że udaje im się to, co mieli założone czyli ostatnie wypuszczenie platformy w pierwszym kwartale 2019 roku o tutaj jest oraz w 2019 roku w drugim kwartale, który już powoli się kończy podpisanie partnerstw w Ameryce Północnej oraz dalsze kroki w globalnej optymalizacji handlu. No, za dużo informacji na temat przyszłości projektu niestety nie da się znaleźć. Szkoda, szkoda. Myślałem, że trochę bardziej informują swoją jakże liczną społeczność. Właśnie, jeżeli chodzi o społeczność, to zejdziemy sobie na dół strony i możemy wejść na ich Twittera, gdzie mają niecałe 5,5 tysiąca obserwujących. Później na Medium, gdzie mają aż 300 followersów, w tym ja. I na Facebooku też, jak możemy zobaczyć, mają. 8 tysięcy użytkowników ich obserwuje, 8400. No mają bardzo małą społeczność, bardzo małą społeczność. Projekt jest i był bardzo słabo reklamowany. Marketingu praktycznie nie ma. Mało ludzi w ogóle zna, w ogóle wie o tym projekcie. Kolejny moim zdaniem bardzo dobry projekt z silnymi fundamentami i kompletnym brakiem marketingu. A ci z Was, którzy siedzą trochę dłużej w kryptowalutach, dokładnie wiedzą, że niekoniecznie liczy się. Fundament, praktyczność, gotowy produkt, wyśmienity team. Niekiedy skamerskie projekty mają genialny marketing i tym się wyróżniają i tym na tych projektach które naprawdę idzie zarobić. Społeczność i marketing odrzuca od tego projektu, ale nie można tego powiedzieć o partnerach i integracjach z platformą Morpheus. Możemy tu znaleźć takie firmy jak DHL, FedEx, Swift, Ripple, UPS, Microsoft Dynamic, Oracle, Salesforce, AccessPay, Stellar i wiele, wiele innych dużych, poważnych firm. Po partnerstwach widać, że są to głównie firmy zajmujące się logistyką, transportem oraz płatnościami. Bardzo poważne, na skalę światową firmy współpracują z MRPH, co bardzo, bardzo dobrze wróży na przyszłość. Jeszcze żeby trochę zajęli się tym marketingiem. Tak to szybko przejdę jeszcze do konkurencji w projektu. W projektach kryptowalutowych Morpheus nie ma za bardzo konkurencji, to znaczy są projekty związane z łańcuchem dostaw, ale spełniają one inne funkcje niż główne cele Morpheus. Ja to bardziej bym się obawiał, że globalne firmy, takie właśnie jak DHL czy FedEx, opracują swoje własne systemy płatności z obniżonymi kosztami transakcji albo nawet zerowymi. I wiadomo wtedy, że duże firmy wybiorą taką opcję w znanej już i ogromnej firmie, jakim może być właśnie DHL czy FedEx, a Morpheus. Odejdzie na drugi plan, ale czy tak będzie? Tego nikt nie wie oczywiście. Na dzień dzisiejszy, konkurencję oceniam jako słabą. Teraz, na szybko, przejdziemy do podsumowania projektu, czyli mocne i słabe strony. Minusami na pewno jest słaby marketing, bardzo słaby marketing. Bardzo mało ludzi wie o tym projekcie, bardzo słabo się reklamują. Jest bardzo mało filmów na YouTubie. Co prawda, założyciel projektu wrzuca jakieś podcasty. Jednak nie służą one bardziej jako marketing, tylko jako informowanie społeczności już istniejącej. Następne to konkurencja z globalnymi firmami transportowymi. Tak jak powiedziałem, jeżeli nie ma konkurencji w kryptowalutach w projektach blockchainowych, to istnieje ona firmami z długoletnim stażem na rynku transportowym. Bardzo, bardzo małe zainteresowanie projektem, co wiąże się oczywiście z marketingiem. Brak autorskiej sieci. No to moim zdaniem jest dosyć duży minus. Lepiej by było, kiedy mieliby swoją sieć pod nazwą powiedzmy Morpheus Network, a nie liczyli tylko na Ethereum, gdzie niektóre testy już wykazały, że Ethereum nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o szybkość. Plusy projektu. Do plusów na pewno możemy zaliczyć gotowy produkt rozwiązujący bardzo duży problem, bardzo dobry team, wykształcony oraz doświadczony, duża użyteczność platformy. Współpraca z wiodącymi firmami transportowymi, tak jak pokazywałem DHL, FedEx, UPS, integracja Swift oraz płatności escrow. Na zakończenie mogę tylko dodać, że moim zdaniem jest to naprawdę bardzo dobry projekt. Bardzo niski market, market cap, co wiąże się z niską ceną, a projekt ma naprawdę potencjał wzrostu, jeżeli coraz więcej firm zacznie używać ich platformy, jeżeli coraz więcej ludzi zacznie się interesować tym projektem, jeżeli ruszą z marketingiem. Jeszcze niedawno mieli tylko 12 osób w zespole, teraz ten zespół już liczy ponad 30 osób i zauważyłem, że są tam osoby już też z marketingu, z doświadczeniem w marketingu. To mam nadzieję, że zaczną się w końcu reklamować. Wtedy jest duża szansa na bardzo wysokie wzrosty ich tokena. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to tak jak mówiłem, zadawajcie je pod filmem i niedługo zrobimy QA. Do tego oraz wcześniejszych moich projektów wielkie propsy dla Piotra Michalaka za znalezienie tego projektu. Dzięki Piotrze, na pewno będę go długo trzymał. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.